Witam w drugim dniu naszych rekolekcji. Nasze spotkanie będzie podzielone na trzy części. Pierwsza będzie nawiązywać do doświadczenia życiowego. W drugiej części popatrzymy na nasze życie duchowe w świetle Słowa Bożego. A trzecia część to taki bonus na dodatek. Zaproszę Was do swojej kuchni. Wczoraj podzieliłem się swoim doświadczeniem sytuacji, która mnie już wyprowadziła z równowagi. Powiedziałem sobie dosyć. A teraz chcę się podzielić tym, jak to zrobiłem. Jak udało mi się zrzucić w ciągu roku 35 kg. Otóż miałem kilka podejść wcześniej i one wszystkie spaliły na panewce. Kiedy wróciłem z urlopu, widzę, że waga znowu poszła znacząco w górę. Pomyślałem sobie, muszę coś z tym zrobić. I wprowadziłem w życie plan. Czyli zacząłem od dokładnego zaplanowania tego, co zrobię. Skontaktowałem się z kuzynką księdza proboszcza, która zna się na tych rzeczach. I ona mi bardzo dobrze doradziła, jak rozpocząć dietę. Pomyślałem sobie, że to musi być wszystko przemyślane i nie może to być działanie takie ad hoc. Więc najpierw pomyślałem, że zrobię pożegnanie z jedzeniem. Odwiedziliśmy panią katechetkę, naszą panią Anię, która słynie z dobrej kuchni. No i zjedliśmy taką wspaniałą kolację, miła rozmowa. Pomyślałem sobie, to ostatni taki obfity posiłek. I od następnego dnia już zaczynam. I rzeczywiście udało mi się to rozpocząć. Co mi pomogło? Pomogły mi rady innych osób. Bardzo ważną rolę odgrywali ci, którzy byli wokół mnie. Na początku, kiedy jeszcze nie myślałem nawet o tej diecie, pamiętam, byłem na kolędzie u pewnej starszej pani i mówię, że to mam problem, bo lubię dobrze zjeść. Mam też tendencję do tycia i tyle razy próbowałem i nie udało mi się zrzucić. A ona mówi, proszę księdza, ale każdemu się uda. Niech ksiądz popatrzy, w czasie wojny, kiedy przychodził głód, kiedy ludzie nie mieli co jeść, wszyscy schudnęli. Wszyscy niestety byli szczupli, no, to było wtedy przymusowe. I nieważne, czy ktoś przed wojną miał tendencję do tycia, czy był okrągły, czy był szczupły, wszyscy równo schudnęli, ponieważ jak się mniej je, to się szczupleje. I wtedy pomyślałem sobie, no rzeczywiście, przecież nie ma na świecie, nie istnieje perpetuum mobile. Ilość kalorii, ona się przekłada na ilość energii, ewentualnie ilość kilogramów. Rzeczywiście taka kalkulacja, bardzo prosta, że to, co dostarczamy w jedzeniu, przekłada się, zmienia się w naszą energię, a energię wydatkujemy przy wszystkim. Przy prasowaniu, przy chodzeniu, przy sporcie, przy biegach. Nawet kiedy się śpi, spala się jakąś ilość kalorii, to ten bilans, on się musi zgadzać. Więc to sobie zacząłem obliczać. Przeczytałem też w podręcznikach, czyli w poradnikach takich internetowych, że zasadnicze znaczenie ma ruch. Że samo ograniczenie jedzenia nic nie da, jeśli nie będzie ruchu. I uwaga, chcę wszystkich uspokoić, że tu nie chodzi o jakiś sport wyczynowy. Prosta rada. Jeżeli stajesz na parkingu, gdzieś w hipermarkecie, to stań w prawym górnym rogu, żebyś miał do wejścia jak najdalej. Jeśli jest winda, idź po schodach. Może to jest dziwne, kiedy wchodzę na 10. piętro biurowca, idę po schodach. To zajmie może 5 minut dłużej, ale mam ruch. Ten bilans się zgadza. I to wszystko wziąłem pod uwagę, korzystałem z rad i tych wypowiadanych w czasie spotkań, takich prywatnych, osobistych, i tych, które wyczytałem gdzieś w internecie, ale to też są rady, które ktoś tam dał, więc bez drugiego człowieka nie da się osiągnąć rezultatu. Myślę, że to są takie najważniejsze czynniki, które pomogły mi schudnąć. Na czym polegała moja dieta? O tym jutro. A teraz zapraszam do konferencji, gdzie przełożymy te doświadczenia z dziedziny dietetyki i troski o siebie w tej sferze fizycznej i zdrowotnej na nasze życie duchowe. W pięknej powieści Johna Steinbecka Na wschód od Edenu, w której losy bohaterów nawiązują do losów postaci Starego Testamentu, zapisana jest rozmowa Samuela Hamiltona, jednego z bohaterów, ze starym Chińczykiem Li, który był służącym w domu Hamiltonów. Rozmowa dotyczy
przekładu Pisma Świętego. Li mówi, mimo że jest Chińczykiem i pochodzi z zupełnie innego kręgu kulturowego, że uderza go tłumaczenie pewnego słowa z 4 rozdziału Księgi Rodzaju, Genezis. Mówi, że jest tam zapis słów, które Bóg wypowiada do Kaina. W tłumaczeniu Biblii amerykańskiej są tam słowa: masz panować nad grzechem. W przypadku Biblii Świętego Jakuba to tłumaczenie brzmi następująco: będziesz panował nad grzechem. Tymczasem w oryginale hebrajskim jest tam słowo timszel, które oznacza możesz. Możesz zapanować nad złem. I mówi ten Chińczyk, prawdopodobnie to słowo timszel, możesz, jest najważniejszym słowem świata. Możesz zapanować. Moi kochani, jak to zrobić? Wiemy, że Biblia zapewnia nas o tym, że nawet gdybyśmy przyjęli te wszystkie 3 tłumaczenia za prawdziwe, masz panować, będziesz panował nad złem, możesz zapanować, to sens jest ten sam. Możesz zapanować nad grzechem, nad złem. Jak to zrobić? Moi drodzy, chciałem dzisiaj razem z wami otworzyć list do Rzymian i skoncentrować się nad jednym zdaniem. Święty Paweł radzi swoim słuchaczom, adresatom listu: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Mówię tutaj o czasie, kiedy zrzucałem zbędne kilogramy, udało mi się gdzieś 35 kilo zrzucić. I w czasie, kiedy to się wszystko zaczęło, od razu się zorientowałem, że problem nie jest w moim apetycie, nie jest w tym, że lubię dobre rzeczy, ale jest tutaj, w mojej głowie, w moim umyśle. Po prostu musiałem zmienić myślenie. I tak jest ze wszystkim. Święty Paweł wie, o czym mówi, że prawdziwe, głębokie nawrócenie polega na przemianie umysłu. Czym karmię swój umysł? Jak to zrobić, żeby karmić umysł tym pokarmem, który daje Bóg? Moi kochani, to nie jest takie łatwe, bo my nie możemy sobie nakazać, żebyśmy o czymś myśleli, czy o czymś nie myśleli. Jeden z kaznodziejów uciekł się do takiego triku w czasie kazania i mówi tak: drodzy słuchacze, teraz pomyślcie o tym, daję wam takie zadanie, żebyście przez 10 minut nie myśleli o małym różowym słoniku. Róbcie wszystko, żeby nie myśleć o małym różowym słoniku. Słuchacze zaczęli się męczyć z tym zadaniem. Po jakimś czasie zakończył i mówi: i co? Jaki jest efekt? Oczywiście, każdy z was myślał dokładnie o małym różowym słoniku. Teraz mam inne pytanie. Jakiego koloru jest statua wolności? No, zielonego. Którą rękę ma wyciągniętą w górę? Prawą. Co trzyma w prawej ręce? Pochodnie. A co się stało z waszymi myślami o małym różowym słoniku? A teraz zniknęły, bo pomyśleliście o czymś innym. Jeżeli będziemy koncentrować się na tym, co negatywne, o czym mamy nie myśleć, czym mamy nie żyć, to jesteśmy już o krok od przepaści, nie damy rady. Natomiast jeśli skoncentrujemy się na tym, co dobre, to wtedy jest szansa, że zaczniemy przemieniać nasze myślenie. Trzeba skoncentrować się nie na swoich myślach, nie na swoich problemach. Nie wolno koncentrować się na swoich troskach. Należy skoncentrować się na Jezusie. Jest pewien taki dobry moment tego wszystkiego i nadzieja dla tych, którzy lubią się zamartwiać. Są osoby, które mają taką skłonność do zamartwiania się, do myślenia o problemach, do rozważania i wałkowania swoich problemów. Nawet w psychologii ma to termin, nazwę, nazywa się to ruminacjami. Takie myśli obsesyjne, które powracają i człowiek nie może myśleć o niczym innym jak o swoich problemach. Podobno taka osoba, która ma zdolność do takiego zamartwiania się nieustannego, ma również zdolność do kontemplacji. Więc można to wykorzystać. Zamiast ciągle być myślami przy tym, co mnie boli, co jest moją troską, będę myślami przy Słowie Bożym, przy Jezusie i skoncentruję swoje myślenie na tym, co mi daje Pan Bóg. Będę wsłuchiwał się w to, co On mi mówi. Środkiem, który nam w tym pomaga,
jest modlitwa. Myślę, że to wynika z doświadczenia wiary wielu, wielu ludzi, że modlitwa jest najlepszym sposobem, żeby przemieniać swoje myślenie. W pewnej pracowni krawieckiej zatrudniła się nowa pracownica, jeszcze niedoświadczona. Przed przystąpieniem do zajęć, do pracy, wzywa ją kierownik zmiany i mówi: proszę pani, tu dla pani wszystko jest nowe, nowe urządzenia, nowe maszyny, więc mogą być problemy. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, z czym pani by sobie nie radziła, proszę od razu przyjść do mnie i może pani liczyć na moją pomoc. Od tego tu jestem. Kobieta przystąpiła do pracy i oczywiście zaraz zaczęło się jej wszystko plątać. Usiłowała rozprostować nici, chciała sobie z tym poradzić, nie dała rady. Przychodzi z poplątanymi nićmi do kierownika, mówi: widzi pan, co się stało. Robiłam wszystko, co mogłam, ale totalnie mi się wszystko poplątało. A on wtedy się uśmiechnął i mówi: no nie zrobiła pani wszystkiego, co pani mogła. Bo to, co pani mogła zrobić, to, co było najlepsze do zrobienia, to trzeba przyjść od razu do mnie. I moi kochani, bardzo często jest tak w naszym życiu. Męczymy się sami z sobą, tymczasem Pan Bóg mówi: dlaczego nie przychodzisz od razu do mnie? W Ewangelii Świętego Mateusza Jezus mówi: jeżeli będziecie prosić o to, co dobre, to Bóg niczego wam nie odmówi. Na pewno zmiana życia, trwanie przy Panu Bogu, siła w życiu, to jest dobra intencja do modlitwy. I na pewno objęte jest to tym zapewnieniem z Ewangelii Świętego Mateusza, że Pan Bóg da to, co dobre tym, którzy Go proszą. A mogę prosić o wiele. Jest taka historia związana z zamierzchłymi czasami. Pewien król już przegrywał bitwę i ogłosił pospolite ruszenie. Zaangażował w tą bitwę wszystkich chłopów, wszystkich wieśniaków, bo już rycerstwo nie wystarczało. Trzeba było zaangażować wszystkie siły. Więc ruszyli z kosami, z widłami, kto tylko miał, do walki. I w kluczowym momencie walki, kiedy życie króla było zagrożone, pewien rolnik, wieśniak uratował życie króla. Po zakończonej walce król wzywa tego odważnego bohatera i mówi: uratowałeś życie króla. Nie ma ceny, która byłaby warta życia króla. Proś o cokolwiek chcesz, a wszystko ci dam. Ten wieśniak zaczął się zastanawiać, o co może prosić tego króla. I mówi: rozpoczyna się pora nawożenia pól, więc chciałem prosić o taki duży wóz gnoju. Mógł prosić o wszystko. Poprosił o to, co mieściło się w jego ciasnym zakresie widzenia świata. Nie wykorzystał sytuacji, nie wyczuł szansy, jaka jest przed nim. My, modląc się, spotykamy się z samym Bogiem, Stwórcą świata. W liście do Efezjan święty Paweł pisze: Bóg mocą działającą w was może dać nam nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Czy potrafię na modlitwie otwierać się na Boże dary? Czy potrafię przyjąć, otworzyć się na to, co Pan Bóg mi chce dać? A może jak ten rolnik, zamykam się tylko do moich potrzeb związanych z moim małym, ciasnym świadkiem, który sobie stwarzam. Zupełnie inaczej postąpił zawodnik golfista Arnold Palmer. Słynny zawodnik, uczestnik wielu turniejów golfowych w Stanach Zjednoczonych. Pewnego razu odbywał tournée w Arabii Saudyjskiej i uczestniczył w pokazowym turnieju golfa. Tak bardzo spodobał się królowi Arabii Saudyjskiej, że ten mówi: chcę ci coś podarować, powiedz, co chcesz. I on się tak zastanowił i mówi: królu, dla mnie największym zaszczytem jest to, że mogłem tutaj być i wystąpić. Niczego nie chcę, dziękuję, to jest niepotrzebne. Król jednak dalej nalegał, że chce go czymś obdarować. I on wtedy pomyślał i mówi: a może by mi król podarował klub golfowy? I otrzymał w prezencie olbrzymi, wielki klub gry w golfa z hektarami lasów, stawów i jezior. Warto było poprosić o coś dużego. My w czasie modlitwy nie spotykamy się z królem czy jakimś władcą tego świata, ale z nieskończonym Bogiem. Jesteśmy przed wielką szansą. Czy potrafię otworzyć się na Boże dary? Mało tego, Pan Bóg lepiej wie, czego mi potrzeba. Czy potrafię otworzyć się na to,
co Pan Bóg mi chce dać. Zdać się na Niego, na Jego hojność. W jednej z książek przeczytałem historię o pewnym toksycznym małżeństwie. Mąż był człowiekiem przesadnie dbającym o swoje zdrowie i kondycję. Chodził na siłownię, uprawiał sport, bardzo zdrowo się odżywiał. A w związku z tym, że małżeństwo było poważnie z sobą skłócone, żona przygotowywała mu jedzenie do pracy. Ten mąż się dziwił, dlaczego mimo uprawiania sportu i zdrowego odżywiania ciągle nie może schudnąć. Mało tego, widzi wzrost na wadze. Okazało się, że żona, przygotowując mu dietetyczny, w cudzysłowie, jogurt, dodawała tam sporo cukru i wybierała najtłustsze gatunki jogurtu. Do kanapek z warzywami, z dietetycznie przyrządzonymi, z kiełkami, dodawała bardzo tłuste masło w dużej ilości i sporo majonezu. I w ten sposób realizowała swoją walkę z mężem. Możemy się uśmiechnąć, możemy współczuć temu małżeństwu. Natomiast to jest bardzo dobry obraz naszego życia. Bo jest ktoś, komu zależy, byśmy się karmili samymi złymi rzeczami w naszym życiu duchowym. To jest szatan. Jeśli chcemy przemieniać się przez odnawianie umysłu, musimy karmić się tym, co nam daje Pan Bóg. Ważne jest to, przy czym trwamy, czym się w życiu karmimy. Takim pokarmem, który jest najbardziej wartościowy w życiu duchowym, jest Słowo Boże. Człowiek, który nie widzi szans na zmianę, który ma skłonność do zamartwiania się, do ulegania presji swoich problemów, w Słowie Bożym znajdzie siłę i nadzieję. Zauważmy, że Jezus w czasie 40-dniowego pobytu na pustyni nie odpowiada na pokusy szatana własnymi słowami. Używa słów Pisma Świętego. Nie samym chlebem żyje człowiek. Panu Bogu swemu służyć będziesz. Do jednego z ojców pustyni przychodzi młody, niedoświadczony nowicjusz i mówi: Ojcze, dlaczego każe nam Ojciec rozważać Słowo Boże? My go w ogóle nie rozumiemy. To są sprawy nieraz tak trudne, że w ogóle ich nie jesteśmy w stanie pojąć. Ty tego nie rozumiesz, ale szatan doskonale rozumie, drży i ucieka. Odkryjmy na nowo w swoim życiu Słowo Boże, bo przez nie mówi do nas sam Pan Bóg. Co zrobić, żeby odnaleźć siłę do zmiany w swoim życiu? Nie można odrzucić pomocy człowieka. Zauważmy, że w czasie drogi krzyżowej Jezus korzysta z pomocy tylu osób. On jest zbawcą świata, wszystko należy do Niego. On jest tym, który oddaje za nas życie, który nas zbawia i mógłby się obejść bez tych pomocników, bez Szymona, bez Weroniki, ale nie chce tego robić. Tym bardziej ja na drodze mojego życia nie mogę nie korzystać z pomocy moich bliźnich. I w tej mojej zmianie, jak już to powiedziałem dziś, bardzo pomogli mi inni ludzie w tej zmianie fizycznej, kiedy zrzuciłem ponad 30 kg. Bez pomocy innych nie dałbym tego rady osiągnąć. Mam w pamięci takie moje doświadczenie z czasów szkoły średniej. Pamiętam, że byłem długo nieobecny w szkole, na coś tam zachorowałem, a wiedziałem, że mam mało ocen z fizyki. Uczył nas bardzo surowy dyrektor liceum, to był kierunek matematyczno-fizyczny i trzeba było zawsze mieć w pamięci wszystkie działy fizyki od pierwszej klasy liceum do tego momentu, w którym było się pytanym. Zadawał pytanie ten nasz nauczyciel z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. W czwartej nawet, potem cztery klasy trzeba było mieć w pamięci cały materiał. Panicznie bałem się wrócić do szkoły po chorobie, bo wiedziałem, że na pewno pójdę na pierwszy ogień i będę wezwany do tablicy, do odpowiedzi. Był ostatni weekend choroby. Jak to zwykle bywa w czasie choroby, czytałem sobie książki, zajmowałem się innymi rzeczami i dopiero trzy ostatnie dni musiałem przeznaczyć na naukę fizyki, co było niemożliwe. Panicznie się zacząłem bać i wtedy odwiedził mnie mój kolega z klasy. I mówi: słuchaj, zaraz ci pomogę. Weź kartkę, tu masz długopis. Mamy piątek, sobotę, niedzielę. Podziel sobie ten czas na godziny.
wziął książkę, podręcznik z fizyki, rozpisał te poszczególne działy, które trzeba było opanować. Mało tego, zostało jeszcze troszkę miejsca na odpoczynek, na spacer, na oglądnięcie telewizji. I tak razem z nim to rozplanowałem, że proszę sobie wyobrazić, kiedy w poniedziałek poszedłem na lekcję fizyki, która mi się do dzisiaj nieraz śni w nocy, zwłaszcza jak coś ciężkiego zjem na noc, dostałem plus 4. A więc się udało. Gdyby nie ten kolega, gdyby nie jego dobra rada, nie byłbym w stanie tego zrobić. Ile znaczy w życiu pomoc drugiego człowieka? Chociażby wsparcie, bycie razem, jakaś drobna podpowiedź. Pan Bóg tych ludzi nam posyła. I moi kochani, nie będziemy w stanie się zmienić, jeśli będziemy lekceważyć obecność drugiego człowieka. Pan Bóg nie chce, żebyśmy szli do nieba w pojedynkę. A skoro już jesteśmy tu razem, to zapraszam do kuchni. Witam w części kulinarnej. Dzisiaj ugotujemy ciecierzycę tikka masala. Ciecierzyca jest bardzo starym ziarnem, bo znana jest od 10 tysięcy lat. Znana jest w krajach Bliskiego Wschodu, więc można ją nazwać potrawą biblijną. Można użyć ciecierzycy suszonej, takiej naturalnej, można użyć już ugotowanej. Trzeba wiedzieć, że ciecierzyca po napęcznieniu zmienia swoją wagę i szklanka ciecierzycy to mniej więcej 200 gram i z tych 200 gram można otrzymać potem pół kilograma ciecierzycy po ugotowaniu, więc to trzeba wziąć zawsze pod uwagę. Więc my się posłużymy ciecierzycą już ugotowaną, kupioną. Mam taką portugalską, bardzo dobrą i niedrogą, bo taka ilość, taki słoiczek kosztuje niecałe 4 zł. Zanim przystąpimy do przygotowywania potrawy, tą ciecierzycę już sobie wcześniej odsączymy, ponieważ będziemy ją później smażyć. Teraz jest właśnie, musimy się troszkę teraz posiłować. Nie było tak źle ze słoiczkiem. Odsączamy ciecierzycę i sobie ją zostawimy. Ona będzie tutaj, ta woda będzie odpływała. Cała potrawa jest bardzo dietetyczna. Przyrządzona jest z naturalnych surowców. I mało tego, nie ma tam prawie w ogóle tłuszczu. Przyrządzamy sos do tej ciecierzycy. Sos jest z naturalnych pomidorów. Można te pomidory zetrzeć czy zblendować. Są różne urządzenia. Ja mam bardzo proste i przydatne urządzenie do przygotowania przecierów i działa bardzo sprawnie. Pomidory możemy pokroić na światki, chociaż nawet jak dam pokrojone na połówki, to urządzenie potrafi pomidory zmielić. Na naszą ilość, którą chcemy przygotować dzisiaj, potrzebujemy 4 pomidory. Zresztą wszystkie surowce i skład będzie w tekście pod filmem, będzie można sobie później ten tekst pobrać. Na porcję dla 4 osób używamy 4 pomidorków, natomiast te surowce można dawać także w innych proporcjach. I będziemy teraz przecierać w tym urządzeniu bardzo prostym i praktycznym. Nawet można włożyć po jednym pomidorze, po 4 świadkach. I zobaczmy sobie, jak świetnie sobie radzi to urządzenie. Przytrzymujemy. O, pomidor już jest przetarty. Jeden pomidorek, skórki zostają. Czasami trzeba cofnąć, żeby te reszki, które są, zmieniły swoje ułożenie. O, proszę, jak to pięknie idzie. Szybciej niż urządzenie mechaniczne. I mało tego, korzystając z blendera, zauważyłem, że jakoś w lepszy sposób takie urządzenie ręczne potrafi przetrzeć te pomidory. Nie wiem dlaczego, na czym polega ta tajemnica, ale przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Staramy się wykorzystać wszystko, żeby wykorzystać wszystkie pomidory. I to, ta potrawa jest, nie dość, że jest bardzo pożywna, jest kaloryczna, ale to są tak zwane dobre kalorie, ponieważ indeks glikemiczny wszystkich surowców jest bardzo niski. A ciecierzyca w tym celuje. Wiemy, że dzisiaj wiele osób sporządza humus z ciecierzycy. Po przetarciu pomidorów warto zwrócić uwagę, że tutaj zawsze od spodu troszkę się osadza i zgarniamy wszystko łyżeczką, żeby
wykorzystać całość, a potem, żeby nam potem to ten przecierak nie ubrudził kuchni. Pamiętamy o czystości w kuchni. Tutaj prawa życia duchowego pokrywają się z prawami sanitarnymi, ponieważ brud zastały, taki zastany brud na garkach, na różnych urządzeniach, potem trudno się usuwa, a wiemy, że kuchnia musi być czysta. Najlepiej zaraz, jak się użyje naczynie, nalać wody, żeby ono się troszkę rozmoczyło, bo potem nawet do zmywarka sobie z brudem nie poradzi. Przetarte pomidory trzeba przyprawić. Dajemy łyżeczkę imbiru. To jest bardzo ważna przyprawa. Ten smak od imbiru bardzo wiele zależy. Dodajemy odrobinę soli. Zawsze, każdą potrawę zawsze można dosolić, ale odsolić się nie da. Więc o tym pamiętajmy. Ja daję pół łyżeczki, a każdy będzie mógł sobie swoją porcję dosolić, ale sól nie jest zbyt zdrowa, ponieważ gromadzi wodę w organizmie. Warto zakwasić albo łyżką soku cytrynowego, albo łyżką octu jabłkowego. Więc wlewamy łyżkę octu jabłkowego. Mieszamy. Do przygotowanego i przyprawionego przecieru pomidorowego dodajemy pół szklanki mleka kokosowego. Dolewamy mniej więcej tyle tego mleczka kokosowego. Możemy to zamieszać. I mamy przygotowaną ważną część naszej potrawy tikka masala, ciecierzyca w postaci tikka masala. Teraz zajmiemy się przygotowaniem samej ciecierzycy. Trzeba ją przygotować na cebulce podsmażanej z dodatkiem przypraw. Kolejność jest następująca. Najpierw musimy sobie przygotować cebulę. Ta cebulka jest bardzo ważna i ona musi być zrobiona rzeczywiście na szklisto, żeby nie było surowych, niedosmażonych kawałków. Teraz przygotowujemy przyprawy z odrobiną oleju. Do przygotowania tej potrawy używamy dosłownie śladowej ilości oleju, tylko tak, żeby ta cebulka miała się nad czym podsmażyć. Dajemy 3 łyżki oleju. To jest oliwa z oliwek, ale z przeznaczeniem właśnie do pieczenia. I teraz do tej rozgrzanej oliwy będziemy dodawać przyprawy. Najważniejszą z tych przypraw jest garam masala. Jest to mieszanka przypraw indyjskich, która, ta nazwa przetłumaczona na język polski, to dosłownie oznacza gorące przyprawy, ponieważ te kilka przypraw, które wchodzą w skład tej mieszanki, są specjalnie prażone i stąd ta nazwa, ale też charakterystyczny zapach i smak, który nadaje ta przyprawa. Oprócz garam masala dodajemy ostrą paprykę. Papryka jest rzeczywiście ostra, więc na taką ilość dajemy pół łyżeczki. Potem możemy skosztować do gotowej potrawy, dodać jeszcze ostrych przypraw, w zależności od gustu. A także łyżeczkę kolendry. Kolendra już wchodzi w skład garam masala, ale przepis mówi, żeby dodać jeszcze łyżkę kolendry. Naprawdę warto dodać mielonej kolendry, bo ona bardzo mocno wpływa na smak. I teraz jeszcze jedna przyprawa, którą warto mieć w domu w dużych ilościach. Proszę zobaczyć, ja mam tej przyprawy całe opakowanie półkilogramowe, ponieważ używamy dosłownie do wszystkiego, łącznie z kawą. To jest kurkuma. Kurkuma wykonywana jest z kłącza ostryżu i ma właściwości zdrowotne bardzo rozległe. Potrafi sobie poradzić z niektórymi zakażeniami, wpływa bardzo dobrze na przemianę materii, a także kurkuma wpływa na cerę i dlatego jest substratem, surowcem wielu produktów kosmetycznych. Bardzo ładnie już w naszej kuchni pachnie. Pewnie nasz operator też już widzę po mnie, że czuje zapach. Jest to zapach troszkę podobny do zapachu kadzidła. Te orientalne przyprawy dają niesamowity aromat. One już się na tym tłuszczu skrzą. Widać, że to się wszystko już tutaj porusza. Wydobyły się wszystkie zapachy. I dlatego możemy już tutaj wsypać cebulkę. Wsypujemy cebulę. A ten olej mieszamy z przyprawami. Ona się musi tutaj podsmażyć.
i stać się szklistą. To będzie chwilkę potrwa. Tutaj trudno podać czas, bo to zależy od patelni, od temperatury pieca. Musimy obserwować tą cebulę, jak się zachowuje. Można wziąć łyżeczką, skosztować, czy już jest miękka i szklista. W tym czasie, gdy smaży nam się na oliwie z przyprawami cebula, dwie rzeczy trzeba jeszcze zrobić. Jedną, o której zapomniałem wcześniej, bo zapomniałem do tych pomidorów dodać czosnku. To jest bardzo ważny składnik. Dodajemy 4 ząbki czosnku. Mam tu specjalne takie urządzenie, bardzo proste, do obierania czosnku z tych łupinek. Wystarczy włożyć do tego olejka silikonowego czosnek, poruszać i zobaczymy, jak ładnie się czosnek Czosnek jest bardzo ważną przyprawą, zwłaszcza teraz, w zimie i w czasie, gdzie wzrasta liczba zachorowań, ponieważ ma właściwości bakteriobójcze. Jest takim naturalnym antybiotykiem. Warto go dodawać do różnych potraw, na przykład mleko z czosnkiem przed snem, z łyżeczką miodu i odrobiną masła. Bardzo zdrowo wpływa na górne drogi oddechowe. Mieszamy te pomidory z czosnkiem i z mleczkiem kokosowym, ale cały czas pilnujemy cebulki. Zobaczymy, jak tam się ma cebulka. Jeszcze troszkę może się podsmażyć. Za ten czas pokroimy pietruszkę. Świeżej pietruszki dodaje się na samym końcu, bo ona musi być rzeczywiście świeża i aromatyczna, ale ją trzeba wcześniej pokroić, żeby już była przygotowana. Oczywiście wcześniej została umyta. Kroimy pietruszkę na drobne kawałki. I gotowa już jest nasza cebulka. I teraz pora na meritum sprawy. Do tej cebuli dodamy ciecierzycę, więc wsypujemy ją do tego dużego naczynia z cebulą. Dlatego ta patelnia musiała być tak głęboka, żeby ciecierzyca i pomidory mogły się w niej zmieścić. O, odezwał się teraz olej. Wita ciecierzycę razem z cebulą i zobaczmy, co się dzieje. Ciecierzyca, która jest na razie zimna, ale wcześniej ugotowana, łączy się teraz z tymi przyprawami. Gdybyśmy teraz ją skosztowali, to ona ma już smak tej potrawy tikka masala. Przyprawa garam masala wnika w tą ciecierzycę. Gdybyśmy chcieli ciecierzycę gotować od początku, gdybyśmy nie chcieli kupować już ugotowanej, to wcześniej trzeba by ją poddać procesowi nasiąknięcia wodą. Ciecierzyca musiałaby się moczyć aż 12 godzin, ponieważ ona ma tylko jedno miejsce, jeden taki otworek, przez które w to ziarno może wniknąć woda i to bardzo trwa. Jak już woda wejdzie w głąb tego nasiona, to już robi swoje i rozmiękcza ściany komórkowe. Natomiast zanim to nastąpi, woda musi przejść przez osłonę tego ziarna, a to trwa bardzo długo. Stąd ten długi proces namakania wodą. I potem, jak już jest namoczona, to możemy ją ugotować w ciągu godziny czy półtorej godziny. Taki trik, gotowanie ciecierzycy możemy przyspieszyć poprzez dodanie łyżeczki sody oczyszczonej. Po prostu im niższe pH wody, tym szybciej ciecierzyca się gotuje. W wodzie zakwaszonej czy o niskim pH ciecierzyca gotuje się znacznie wolniej. Teraz musimy chwilę to zostawić, żeby ta ciecierzyca się rozgrzała i się trochę podsmażyła. W czasie procesu smażenia na tej nikłej ilości oleju pory w tych ziarnach ugotowanych się zamykają i ciecierzyca nabiera takiej twardości, staje się troszkę al dente, co wpływa bardzo na podniesienie walorów smakowych. I tak sobie pozwolę skosztować troszkę. Niesamowita. O, nawet może można by ją już tak jeść, bardzo ostra, pikantna. To jest ciecierzyca dla osób, które lubią pikantne rzeczy. To danie jest raczej dla tych, którzy gustują w przyprawach orientalnych. No nie każdy to lubi. Myślę, że na patelni powinno się to smażyć około 5 minut. Ten czas już minął i teraz możemy dodać pomidory z mlekiem kokosowym i już z odpowiednimi przyprawami. Zauważmy, że mleko kokosowe natychmiast zmieniło kolor tego przecieru pomidorowego, on stał się taki różowy, łagodny. Ponieważ pomidory nie były wcześniej podgrzewane, musimy teraz poczekać, aż to wszystko się podgrzeje, ale nie trzymamy tego za długo na
ogniu czy na płycie pieca włączonej, ponieważ ciecierzyca by się rozgotowała. Tylko w tej chwili przygrzewamy. Możemy to przyspieszyć poprzez wcześniejsze podgrzanie pomidorów z tym mlekiem kokosowym. Wtedy oczywiście to się wszystko szybciej podgrzeje. Wygląda dobrze. Prezentuje się na pewno bardzo pięknie, ale jeszcze lepiej smakuje, zapewniam wszystkich. Dla mnie to jest jedna z najlepszych potraw. Do tego można upiec specjalne chleby, też indyjskie, natomiast no, w ramach naszego programu już nie zdążymy tego zrobić, bo nie po to się tu spotykamy, żeby tylko gotować. To są rekolekcje połączone z takim bonusem w postaci gotowania. O, właśnie wszystko zaczęło wrzeć, dlatego szybko włączamy. Mamy przygotowane już naczynie, na którym podamy tą potrawę na stół. I na koniec doprawiamy pietruszką. Pietruszkę umieszczamy na wierzchu. Ona zaraz wypuści aromat, który się połączy ze smakiem tej potrawy. I kosztuje potrawę. Wygląda pięknie, pachnie jeszcze lepiej, a smakuje... rewelacyjnie. Wszystko się udało. Moi kochani, popatrzmy. Potrawa przygotowana w błyskawicznym tempie. Bardzo zdrowa. Kalorie, ale kalorie dobre. Pożywna, a indeks glikemiczny bardzo niski. Pięknie się prezentuje, jest ciekawa, pięknie pachnie. A przy tym, co też nie jest bez znaczenia, jest bardzo tania. Moi kochani, cztery pomidory, no, załóżmy, no, mogą kosztować 5 zł. 5 zł. Taki słoiczek ciecierzycy gotowanej, niecałe 4 zł. Plus przyprawy, więc mamy za niecałe 20 zł. Przyprawy są do wielokrotnego użytku, więc raz się kupuje na kilka czy kilkanaście użyć. Za niecałe 20 zł mamy wspaniałą potrawę, zdrowszą niż te, które nieraz spożywamy. Zachęcam, żeby sprawdzić w domu, może jeszcze dziś, jak Wam wyjdzie. Podzielcie się tym Waszym doświadczeniem z nami w komentarzach. Będę bardzo ciekawy, jak Wam wychodzą te potrawy, a może podacie jakieś rady, jak jeszcze można bardziej rozmaicić. Dodamy jeszcze świeżej kolendry i rozmarynu, bardziej na ozdobę, ale też troszkę dla smaku. Warto sobie samemu wyhodować zioła. Moi kochani, warto w domu postarać się o dobrą kuchnię i dobrą jadalnię. Nie chodzi o komplet mebli czy naczynia, bo zauważmy, że mi wystarczą proste naczynia, tu nie mam jakichś naczyń z górnej półki. Kuchnia to dom, to rodzina, to wspólne bycie przy stole. Warto mieć w domu swoją plantację ziół, swoje przyprawy, swoje produkty, żeby ugotować coś dobrego, siąść z całą rodzinką przy stole, porozmawiać, nie tylko zjeść szybko i uciec do swoich zajęć, ale dyrektować się wspólnie potrawami i dobrą rozmową.